Pamiętnika starego subiekta ciąg dalszy. Ocknąłem się na furze, którą właśnie dojeżdżaliśmy do sawy. Już dniało. Zapowiadał się dzień pogodny. Od rzeki ciągnęła surowa wilgoć. Przetarłem oczy, porachowałem. Było na wozie nas czterech i piąty furman. Przecież powinno być pięciu. — Nie, powinno być sześciu. Szukałem kaca, nie mogłem się dopatrzeć. Nie pytałem o niego. Płacz ścisnął mnie za gardło i myślałem, że mnie udusi. Liptak drzemał, Stein ocierał oczy, a Szapary patrzył na bok i tylko pogwizdywał Rakoczego, chociaż ciągle się mylił. — Ej, bracie kac — Cóżeś ty zrobił najlepszego? Czasem zdaje mi się, żeś znalazł tam w niebie i węgierską piechotę i swój wystrzelany pluton. Niekiedy słyszę łoskot bębnów, ostry rytm marszu i komendę na ramię broń, a wtedy myślę, że to ty, Kac, idziesz na zmianę warty przed Bożym tronem, bo kiepskim byłby pan Bóg węgierski, gdyby się nie poznał na tobie. Ale się też rozgadał, Boże, odpuść. Myślałem o Wokulskim, a piszę o sobie i o Kacu. Wracam więc do przedmiotu. W parę dni po śmierci Kaca weszliśmy do Turcji, a przez dwa lata następne ja już sam tułałem się po całej Europie. Byłem we Włoszech, Francji, Niemczech, nawet w Anglii, a wszędzie nękała mnie bieda i żarła. Tęsknota za krajem. Nieraz zdawało mi się, że stracę rozum, słuchając potoków obcej mowy i widząc nie nasze twarze, nie nasze ubiory, nie naszą ziemię. Nieraz oddałbym życia, żeby choć spojrzeć na las sosnowy i chałupy poszyte słomą. Nieraz jak dziecko wołałem przez sen, ja chcę do kraju. A gdym się obudził zalany łzami, ubierałem się i pędem biegłem na ulicę, bo mi się przywidziało, że ta ulica koniecznie musi być starym miastem albo podwalem. Może bym się zabił z desperacji, gdyby nie ciągłe wiadomości o Ludwiku Napoleonie, który już został prezydentem, a myślał o cesarstwie. Było milżej dźwigać nędzę i tłumić wybuchy żalu, kiedy słuchał o triumfach człowieka, który miał wykonać testament Napoleona I i zrobić porządek w świecie. Nie udało mu się wprawdzie, aleć zostawił syna. Nie od razu Kraków zbudowano. Nareszcie nie mogłem wytrzymać i w grudniu 1851 roku, przejechawszy wzdłuż Galicję, stanąłem na komorze w Tomaszowie. Jedna mnie tylko myśl trapiła a nóż mnie i stąd wypędzą nigdy zaś nie zapomnę radości jakiej doznałem usłyszawszy że mam jechać do zamościa właściwie to nawet nie bardzo jechał raczej szedłem ale z jakąś uciechą w zamościu bawiłem rok z czymś, ażem dobrze drwa rąbał więc byłem co dzień na świeżym powietrzu napisałem stamtąd list do mincla i podobno otrzymałem od niego odpowiedź nawet pieniądze, ale wyjąwszy pokwitowania z odbioru bliższych szczegółów tego wypadku nie pamiętam zdaje się jednak że jaś mincel zrobił inną rzecz, choć nie wspomniał o niej do śmierci i nawet nie lubił o tym rozmawiać. Oto chodził on do różnych generałów, którzy odbyli węgierską kampanię i tłumaczył im, że przecież powinni ratować kolegę w nieszczęściu. No i uratowali mnie. Także już w lutym 1853 roku mogłem jechać do Warszawy. Zwrócono mi nawet patent oficerski jedyną pamiątkę, jaką wyniosłem z Węgier, nie licząc dwóch ran w piersi i w nogę. Było nawet lepiej, bo oficerowie wyprawili mi obiad, na którym gęsto piliśmy zdrowie węgierskiej piechoty. Od tej też pory mówię, że najtrwalsze stosunki zawiązują się na placu bitwy. Ledwiem opuścił mój dotychczasowy apartament, będąc gołym jak pieprz turecki, zaraz zastąpił mi drogę nieznany żydek i oddał list z pieniędzmi. Otworzyłem go i przeczytałem. Mój kochany Ignacy. Posyłam ci 200 złotych na drogę, to się później obrachujemy. Zajedź wprost do mego sklepu na krakowskim przedmieściu, a nie na podwal, broń Boże, bo tam mieszka ten złodziej Franc, mój niby brat, któremu nawet pies porządny nie powinien podawać ręki. Całuję cię, Jan Milcel, Warszawa, dnia 16 lutego 1853. Ale, ale, stary raczek, kto się z twoją ciotką ożenił, to wiesz, umarł, a i ona także, ale pierwej. Zostawili Ci trochę gratów i parę tysięcy złotych. Wszystko jest u mnie w porządku, tylko salope ciotki mole trochę sponiewierały, bo bestia Kaśka zapomniała włożyć bakuniu. Franc kazał Cię ucałować. Warszawa, dnia 18 lutego roku 1853. Ten sam żydek wziął mnie do swego domu, gdzie doręczył mi tłomoczek z bielizną, odzieniem i obuwiem. Nakarmił mnie rosołem z gęsiny, potem gotowaną, a potem pieczoną gęsiną, której do Lublina nie mogłem strawić. Nareszcie dał mi butelkę wybornego miodu, zaprowadził do gotowej już furmanki, lecz ani chciał słuchać o żadnym wynagrodzeniu. Ja bym się wstydził brać od takie osoby, co z migracje wraca. Odpowiadał na wszystkie moje zaklęcia. Dopiero gdym już miał wsiąść do fury, odprowadził mnie na bok i rozejrzawszy się, czy kto nie podsłuchuje, szepnął: Jak pan Dobrodziej ma węgierskie dukaty, to ja kupię, ja rzetelnie zapłacę, bo mnie potrzeba dla córki, co po pańskim nowym roku wychodzi za mąż. Nie mam dukatów, odparłem. Pan Dobrodziej był na węgierskie wojny i pan nie ma dukatów? Rzekł zdziwiony. Już postawiłem nogę na stopniu fury, kiedy ten sam Żydek odciągnął mnie drugi raz na stronę. Może pan dobrodziej ma jakie kosztowności? Pierścionków, zygarków, branzeletów. Jak zdrowia pragnę, ja rzetelnie zapłacę, bo to dla mojej córki. Nie mam, bracie, daję ci słowo. Nie ma pan? powtórzył szeroko otwierając oczy. To po co pan chodził na węgry? Ruszyliśmy. A on jeszcze stał i trzymał się ręką za brodę, z politowaniem kiwając głową. Fura była wynajęta tylko dla mnie. Zaraz jednak na następnej uliczce furman spotkał swego brata, który miał bardzo pilny interes do krasnego stawu. Niech Wielmożny Pan pozwoli jego zabrać, prosił, zdjąwszy czapkę. Na zle drogę to on będzie szedł piechotą. Pasażer wsiadł. Nim dojechaliśmy do brany fortecznej, zastąpiła nam drogę jakaś żydówka z tłomokiem i poczęła krzykliwie rozmawiać z furmanem. Okazało się, że jest to jego ciotka, która ma w Fajsławicach chore dziecko. Może wielmożny pan pozwoli się jej przysiąść? To jest bardzo letka osoba, poprosił furman. Za bramą wreszcie, w rozmaitych punktach szosy, znalazło się jeszcze trzech kuzynów mego furmana, który zabrał ich pod pozorem, że będzie mi w drodze weselej. Jakoż zepchnęli mnie na tylną oś wozu, deptali po nogach, palili szkaradny tytuń, a przede wszystkim wrzeszczeli jako pętani. Pomimo to nie pomieniałbym mego ciasnego kąta na najwygodniejsze miejsce we francuskich dyliżansach albo angielskich wagonach. Byłem już w kraju. Przez cztery dni zdawało mi się, że siedzę w przenośnej burznicy. Na każdym popasie jakiś pasażer ubywał, inny zajmował jego miejsce. Pod Lublinem zsunęła mi się na plecy ciężka paka, istny cud, że mnie stracił życia. Pod Kurowem staliśmy parę godzin na szosie, gdyż zginął czyjś kufer, po który Furman jeździł konno do karczmy. Przez całą wreszcie drogę czułem, że leżąca na moich nogach pierzyna jest gęściej zaludniona od Belgii. Piątego dnia przed wschodem słońca stanęliśmy na Pradze. Ale że fur było mnóstwo, a łyżwowy most ciasny, więc ledwie około dziesiątej zajechaliśmy do Warszawy. Muszę dodać, że wszyscy moi współpasażerowie znikli na bednarskiej ulicy jak eter odstowy, zostawiając po sobie mocny zapach. Gdy zaś przy ostatecznym rachunku wspomniałem o nich furmanowi, wytrzeszczył na mnie oczy. Jakie pasażery? – zawołał zdziwiony. – Wielmożny pan to jest pasażer, ale tamto same parchy. Jak my stanęli na rogatce, to nawet strażnik dwa takie gałgany rachował za złotówkę na jeden paszport. A wielmożny pan myśli, co oni byli pasażery. – Więc nie było nikogo – odparłem. – A skądże ulicha pchły, które mnie oblazły? – Może z wilgoci, czy ja wiem? – odpowiedział Furman. Przekonany w ten sposób, że na bryce nie było nikogo oprócz mnie... Sam jeden, rozumie się, zapłaciłem za całą podróż, co tak rozczuliło furmana, że wypytawszy się, gdzie będę mieszkał, obiecał mi przywozić co dwa tygodnie tytuń przemycany. Nawet teraz, rzekł cicho, mam na furze centnar. Może przynieść Wielmożnego pana z parę funty, Żeby cię diabli wzięli! mruknąłem, chwytając mój tłomoczek. Tego jeszcze brakowało, ażeby aresztowali mnie za defraudację. Szybko biegnąc przez ulicę, przypatrywałem się miastu, które po Paryżu wydawało mi się brudne i ciasne, a ludzie posępni. Sklep J. Mincla na krakowskim przedmieściu łatwo znalazłem, ale na widok znanych miejsc i szyldów serce zaczęło mi się tak trząść, żem chwilę musiał odpocząć. Spojrzałem na sklep, prawie taki jak na podwalu. Na drzwiach blaszany pałasz i bęben, może ten sam, który widziałem w dzieciństwie. W oknie talerze, koń i skaczący kozak. Ktoś uchylił drzwi i zobaczyłem w głębi zawieszone u sufitu farby w pęcherzach, korki w siatce, nawet wypchanego krokodyla. Za kontuarem, blisko okna, siedział na starym fotelu Jan Mincel i ciągnął za sznurek kozaka. Wszedłem drżąc jak galareta i stanąłem naprzeciw Jasia. Zobaczywszy mnie, już zaczął tyć chłopak. Ciężko uniósł się z fotelu i przymrużył oczy. Nagle krzyknął do jednego z chłopców sklepowych Wicek, gnaj do panny Małgorzaty i powiedz, że wesele zaraz po wielkiej nocy. Potem wyciągnął do mnie obie ręce ponad kontuarem i długo ściskaliśmy się milcząc. Aleś też walił szwabów, wiem, wiem, szepnął mi do ucha. Siadaj, dodał wskazując krzesło. Kaziek, rwij do Grosmuter, pan Rzecki przyjechał. Siadłem i znowu nie mówiliśmy nic do siebie. On żałośnie trząsł głową, ja spuściłem oczy. Obaj myśleliśmy o biednym kacu i o naszych zawiedzionych nadziejach. Nareszcie Mincel utarł nos z wielkim hałasem, i odwróciwszy się do okna, mruknął. No, co tam? Wrócił zadyszany Wicek. Uważałem, że surdut tego młodzieńca połyskuje od tłustych plam. Byłeś? Spytał go Mincel. Byłem. Panna Małgorzata powiedziała, że dobrze. Żenisz się? Rzekłem do Jasia. Psi? Cóż mam robić? Odparł. A Grosmuter, jak się ma? Zawsze jednakowo. Choruje tylko wtedy, kiedy stłuką jej dzbanek do kawy. – A Franz… – Nie gadaj mi o tym, łajdaku – strząsnął się Jan Mincel. – Wczoraj przysięgłem sobie, że noga moja u niego nie postanie. – Cóż ci zrobił? – spytałem. – To podłe szwabisko ciągle drwi z Napoleona. Mówi, że złamał przysięgę Rzeczypospolitej, że jest kuglarzem, któremu oswojony orzeł napluł w kapelusz. – Nie – mówił Jan Mincel – z tym człowiekiem żyć nie mogę. Przez cały czas naszej rozmowy dwaj chłopcy i subjekt załatwiali interesantów na których nawet nie zwracałem uwagi Wtem skrzypnęły tylne drzwi sklepu i spoza szaf wysunęła się staruszka w żółtej sukni z dzbanuszkiem w ręku Good morgen meine Kinder der Kaffee ist schon Pobiegłem i ucałowałem jej suche rączyny, nie mogąc słowa przemówić Ignac Herr Jesus Ignac Zawołała ściskając mnie. Wo bist du so lange gewesen, lieber Ignaz? No przecie grossmutter wie, że był na wojnie. Co tu się pytać, gdzie był? wtrącił Jan. Herr Jezes, aber du hast noch keinen kaffee getrunken? Naturalnie, że nie pił, odparł Jan w moim imieniu. Du lieber Gott, es ist ja schon zehn Uhr. Nalała mi kubek kawy, wręczyła trzy świeże bułki i znikła jak zwykle. Teraz główne drzwi otworzyły się z łoskotem i wbiegł Franz Mincel, tłuściejszy i czerwieńszy od brata. – Jak się masz, Ignacy? – zawołał, padając mi w objęcia. – Nie cały się z tym durniem, który jest zakałą rodu Minclów – rzekł do mnie Jan. – Oj, oj, co mi to za ród? – odparł ze śmiechem Franz. – Nasz ojciec przyjechał taczkami we dwa psy. – Nie gadam z panem – wrzasnął Jan. – Ja też nie do pana mówię, tylko do Ignacego – odparł Franz. A nasz stryj ciągnął dalej. Było przecie takie zakute szwabisko, że wylazł strumny po swoją szlafmycę, której mu tam zapomnieli włożyć. – Robisz mi pan afront w moim domu – krzyknął Jan. – Nie przyszedłem do pańskiego domu, tylko do sklepu za sprawunkiem. – Wicek – zwrócił się Franz do chłopca. – Daj mi korek za grosz, tylko zawin go w bibułę. Do widzenia, kochany Ignacy. Wpadnij do mnie dziś wieczorem, to przy dobrej butelce pogadamy – — Może i ten pan z tobą przyjdzie — dodał już z ulicy, wskazując ręką na sinego zgniewu Jana. — Noga moja nie postanie u podłego szwaba! — krzyknął Jan. To jednak nie przeszkadzało, że wieczorem byliśmy obaj u Franca. Mimochodem wspomnę, że nie było tygodnia, w ciągu którego bracia Minclowie nie pokłóciliby się i nie pogodzili przynajmniej ze dwa razy. Co zaś jest najosobliwszym, że przyczyny swarów nigdy nie wypływały z interesu natury materialnej. Owszem, pomimo największych nieporozumień, bracia zawsze poręczali swoje kwity, pożyczali sobie pieniędzy i nawzajem płacili długi. Powody tkwiły w ich charakterach. Jan Milcel był romantyk i entuzjasta. Franz Spokojny i zgryźliwy. Jan był gorącym bonapartystą, franc, republikaninem i specjalnym wrogiem Napoleona III. Nareszcie franc Mincel przyznawał się do niemieckiego pochodzenia, podczas gdy Jan uroczyście twierdził, że minclowie pochodzą ze starożytnej polskiej rodziny Miętusów, którzy kiedyś może za Jagiellonów, a może za królów wybieralnych, osiedlili się między Niemcami. Dość było jednego kieliszka wina, żeby Jan Mincel zaczął bić pięściami w stół albo w plecy swoich sąsiadów i wrzeszczeć – czuję w sobie starożytną polską krew. Niemka nie mogłaby mnie urodzić. Mam zresztą dokumenta. I bardzo zaufanym osobom pokazywał dwa stare dyplomy, z których jeden odnosił się do jakiegoś modzelewskiego kupca w Warszawie za czasów szwedzkich, a drugi do Millera, kościuszkowskiego porucznika. Jaki by przecież istniał związek między tymi osobami a rodziną minclów, nie wiem po dziś dzień, choć objaśnienia niejednokrotnie słyszałem. Nawet z powodu wesela Jana wybuchnął skandal między braćmi. Jan bowiem zaopatrzył się na tę uroczystość w amarantowy kontusz, żółte buty i szable, podczas gdy Franz oświadczył, że nie pozwoli na taką maskaradę przy ślubie, choćby miał podać skargę do policji. Usłyszawszy to Jan, przysiągł, że zabije denuncjanta, jeżeli go zobaczy, i do weselnej kolacji ubrał się w szaty swoich przodków, Miętusów. Franc zaś był i na ślubie, i na weselu. Lecz choć nie gadał z bratem, na śmierć zatańcowywał mu żonę i prawie do samobójstwa upił się jego winem. Nawet zgon Franca który w roku 1856 zmarł na karbunku, nie obszedł się bez awantury. W ciągu trzech ostatnich dni obaj bracia po dwa razy wyklęli się i wydziedziczyli w sposób bardzo uroczysty. Mimo to Franz cały majątek zapisał Janowi, a Jan przez kilka tygodni chorował z żalu po bracie i połowę odziedziczonej fortuny, około dwudziestu tysięcy złotych, przekazał jakimś trzem środkom, którymi nadto opiekował się do końca życia. Dziwna to była rodzina.